Dlaczego Bóg nie osądza zła? Takie pytanie często pada. I właśnie ten przykład z wytępieniem tych narodów jest przykładem, że właśnie Bóg osądził na ziemi zło. Dlatego wytępił Kananejczyków. Jak czytaliśmy o tych ludach, oni mieli wiele obrzydliwości. I między innymi przeprowadzali swoje dzieci przez ogień i składali ofiary z własnych dzieci Molochowi. I dlatego Bóg stwierdził, że stracili prawo do zajmowania ziemi i nakazał własnemu ludowi ich wytępić co do nogi. I to jest przykład, że człowiekowi tego świata się nie dogodzi. Bo gdy mówi, dlaczego Bóg nie powstrzymał Hitlera? No ale kiedyś powstrzymał Kananejczyka i za to jest krytykowany. Tak jak Pan Jezus powiedział, że właśnie w zależności od tego, czy Syn Człowieczy jadł i pił, czy Jan Chrzciciel powstrzymywał się od dogadzania ciału, jedno i drugie temu światu nie pasuje. Chciałbym nawiązać do tego przykładu z magnesem. Kiedyś się bawiłem jako dziecko magnesami i ten przykład do mnie przemówił, bo faktycznie, gdy jeden magnes przyciągał drugi magnes, to było to silny związek, czyli zaprzedanie grzechowi jest takim magnesem. Ale gdy się przyłożyło większy magnes do tamtego, silniejszy, to ten magnes się od tamtego magnesu odczepiał. I Bóg też podarował łaski, że my mamy taki większy magnes niż ten magnes grzechu. I choć jesteśmy zaprzedani grzechowi, Bóg w swojej mądrości podarował jeszcze większy magnes. I chciałbym się tu posłużyć przykładem Abrahama z Hebrajczyków 11 rozdział. Hebrajczyków rozdział 11, 8 werset. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. 17 werset. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje, sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Z kolei z listu do Rzymian, 4 rozdział, 5 i 7 werset, dowiadujemy się o początkach Abrahama. Cóż wtedy powiemy? 4 rozdział listu do Rzymian. Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność.
Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. I Abraham pochodził z tego ludu, który był głęboko zatopiony w bałwochwalstwie. On był potomkiem Amorejczyków. I generalnie można powiedzieć, że on się za bardzo, jeśli chodzi o genetyczne predyspozycje, niewiele różnił od innych. Był poganinem, nie był kimś, kto byłby jakoś predestynowany. Tak samo miał daleko w swoich korzeniach do Noego. Ale widzimy, że on uwierzył Bogu. Uwierzył Bogu i Bóg mu to poczytał ku usprawiedliwieniu. I to jest droga każdego człowieka, który znajduje Boga. Uwierzyć Bogu, uwierzyć Chrystusowi, uwierzyć, że Bóg przygotował rozwiązanie w postaci zastępcy, w postaci Chrystusa Bożego, że człowiek nie musi sam o własnych siłach zdobyć nieba, nie musi się wspinać na drabinie do nieba, tylko tą drabiną, a w zasadzie windą, a w zasadzie odrzutowym takim szybkim środkiem transportu jest Pan Jezus Chrystus, Jego ofiara na krzyżu. I można powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na Jana 8 rozdział, to Pan Jezus powiedział: Abraham oglądał mój dzień i radował się. Abraham doskonale wiedział, że Bóg przygotował Chrystusa, który za niego umrze. I wszystkie grzechy są kwestią już oddaloną, jak wschód od zachodu. Natomiast widzimy, że Abraham, choć był zbawiony z łaski niezależnie od uczynków, bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. To Abraham oprócz tego żył tak jak każdy z nas, zaprzedany grzechowi. Tutaj Zbyszek wymienił między innymi kłamstwa w Gerarze. Faktycznie wiele można by takich miejsc w życiu Abrahama odszukać i zobaczyć, że on miał wiele tego typu potknięć. Ale też miał przebłyski. Oprócz tych, które wymienił list do Hebrajczyków, jest jeszcze między innymi jego spotkanie z Melchizedekiem, a potem z królem Sodomy, gdzie przed królem Sodomy miał już niezachwiane stanowisko i nie uległ pokusie króla Sodomy. Dlaczego tak się to stało? Dlatego, że Abraham miał większy magnes i ten większy magnes każdy z wierzących ma. Bo my mamy z jednej strony za darmo, z łaski Bożej, zbawienie raz na zawsze. Jesteśmy zbawieni, gdy uwierzymy w Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. I w tym momencie nasza przyszłość jest już pewna. Jesteśmy na zawsze z Chrystusem bezpieczni, nierozerwalnie. Ale Bóg przygotował nagrody. Nagrody to nie są dary. Dar jest niezasłużony. Darem jest zbawienie z łaski Bożej, życie wieczne w Chrystusie Jezusie, życie w obfitości. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Ta druga część i do poznania prawdy doszli, to jest już kwestia nie dla każdego zbawionego, ale życzenie Boże, żeby dla każdego wierzącego było to prawdą. I żeby każdy do poznania prawdy doszedł ze zbawionych, to przygotował właśnie taki specjalny magnes w postaci nagród. I zerknijmy do 2 Tymoteusza 2:15. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, 15 werset.
tutaj apostoł Paweł do Tymoteusza mówi w ten sposób. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy, albo rozcina słowo prawdy. Czyli właściwie ustawiamy te rzeczy i musimy wiedzieć, że Słowo Boże te dwie rzeczy rozróżnia. Zmieszania tych dwóch rzeczy zrodziło się wiele nieporozumień. Jedna rzecz to jest darmowe zbawienie z łaski. Dla każdego, kto uwierzy w Pana Jezusa, jest raz na zawsze zbawiony, nieutracalnie. Nie jest to zależne od stylu życia wierzącego. Nie jest to zależne od jego żadnych cech, bo wszystkie pozytywne cechy są w Chrystusie. Ale drugą rzeczą jest nagrody dla wierzącego. I te nie każdy dostanie w takiej samej mierze. Wiemy, że każdy, kto spotka się z Chrystusem na powietrze, otrzyma pochwałę od Boga. Ale nie każdy będzie miał 10 miast pod opieką. Nie każdy będzie miał wszystkie 5 czy 10, zależy jak je dzielimy, koron, chwały. I objawienie 11, rozdział 18, werset pokazuje nam, że nastąpi taki czas. I tutaj widzimy taką rzecz. Popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał. I nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Widzimy tutaj, że jest wyodrębniona taka chwila, taki czas, taki stan, gdzie będzie oddana zapłata sługom Bożym, prorokom i świętym. My jesteśmy zawarci w tym. Jaką zapłatę wieczności otrzymam? Jaką w przyszłości, gdy spotkam się z Chrystusem, otrzymam na wieczność rzecz zarobioną czym? Owocami moich uczynków. Czyli muszę sobie zadać w sercu pytanie, czy będę właśnie miał przez całą wieczność, bo najpierw będzie to w tysiącleciu, ale jak wiemy, tysiącletnie królestwo nie przejdzie na inny lud. Ono będzie, potem przejdzie w stan wieczny. I to, co będzie w tysiącleciu już początkiem, gdzie sprawiedliwość będzie rządzić na ziemi, później po tysiącleciu przejdzie w stan, gdzie sprawiedliwość będzie mieszkać już na nowej ziemi, na nowym niebie. I Jana 6, rozdział 47, werset. Chciałbym to jeszcze podkreślić. 6, rozdział 47, werset. Pan Jezus tu mówi wyraźnie. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Czyli widzimy jednoznacznie, że kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie będzie łaknął na wieki, bo Pan Jezus jest chlebem, który zaopatruje na całą wieczność. Nigdy nie będziemy też pragnąć, gdy napiliśmy się z wody życia, którą On dał w momencie uwierzenia. Ta woda, którą ja Mu dam, stanie się w Nim źródłem ku życiu wiecznemu, powiedział to Pan Jezus. I to jest dar Boży. A czym innym jest nagroda. I kolejne miejsce o nagrodzie to jest 2 Tymoteusza 4,8. Drugi list do Tymoteusza. 4 rozdział, 8 werset. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Widzimy, że jest pewna nagroda w postaci wieńca sprawiedliwości.
przygotowana nie tylko apostołowi Pawłowi, ale wszystkim, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa. Nie wszyscy wierzący miłują przyjście Pana Jezusa. Niektórzy wierzący się tak zadomowili na tym świecie, że przyjścia Pana Jezusa nie tylko nie miłują, ale nawet myślą o Nim z lękiem. I ja takich wierzących spotkałem. I mówią, po cóż nam przyjść? Przecież my tu już tak dobrze to wszystko ogarniamy, że wprowadzimy Królestwo Boże tu na ziemi własnymi siłami. Są też tego typu błędy. Nie, my mamy tutaj wskazówkę. Jeśli miłujesz Pana Jezusa i przyjście Jego, to już za sam fakt tego twojego postanowienia, twojego serca, że miłujesz przyjście Pana Jezusa, masz wieniec sprawiedliwości przygotowany od Pana. Wieniec sprawiedliwości, który jest obiecany. Skoro jest obiecany, to on na pewno będzie miał miejsce. Opłaca się miłować przyjście Pana Jezusa. Rzymian, 4 rozdział, 5, 7 werset czytaliśmy i tam widzieliśmy, że jedna rzecz to jest uwierzyć i mieć życie wieczne i to jest dar Boży, niezasłużony, niezależny od uczynków, a jest też nagroda dla zbawionych, którzy w zależności od tego, jakie mają nastawienie serca i jaką mają realizację tego nastawienia serca w życiu, tak potem te nagrody otrzymają wieczności. 1 Koryntian, 3 rozdział jest też takim miejscem, który nam pokazuje tę naukę. 1 Koryntian, 3 rozdział, 13 werset. To wyjdzie na jaw w Jego dziele. W dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego? Wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. Widzimy wyraźnie. Zbawienie to jest rzecz nienaruszalna. Przejdzie tajfun w postaci sądu Bożego nad wierzącym, nad życiem wierzącego, spłonie wszystko, co nie jest Boże. Ale sam zbawiony będzie. Wierzący jest zbawiony, bo jest to dar Boży, niezachwiany dar Boży, niezależny od stylu życia, niezależny od uczynków. Ale Bóg nie chce, żebyśmy byli kanapowymi chrześcijanami. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I teraz, jeżeli w swoim życiu nie będziemy mieli tych elementów ścigania prawdy, ścigania tego, co jest Boże, to będzie całe życie zbudowane z rzeczy palnych, łatwo palnych. Owszem, one może po ludzku się wydają rozsądne, bo przecież budulec jak budulec, ale od strony Bożej, Boże oczy jak płomień ognia są oczami, które widzą, co jest faktycznie wartościowe. I ten ogień przejdzie i to, co stoi się przez ogień, będzie dowodem wieczności. Taka przypowieść tutaj jest pokazana, która nam pokazuje tę zasadę. Zbawienie jest nienaruszalne, ale jeśli chodzi o nagrody wieczne, które w wieczność wniesiemy, to one są zależne od naszego stylu życia, od naszego nastawienia serca do przyjścia Pana i do Jego przyszłego Królestwa. Kolejne miejsce to jest Rzymian 3:22. Widzimy, że zbawienie nie rozróżnia. I to mówi Rzymian 3:22, że sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy.
Kolejne miejsce, które nam pokazuje, że z punktu widzenia zbawienia, to każdy wierzący ma ten sam niezasłużony dar Boży wiecznego zbawienia. Niezachwiany, pewne zbawienie. I tutaj możemy być w pełni bezpieczni. Mało tego, poczucie bezpieczeństwa jest tak naprawdę potrzebne, żeby cokolwiek budować. Tam, gdzie co chwila jest niepewność, nie można stawiać kroków wiary, bo cały czas człowiek musiałby się zastanawiać, czy ja już straciłem zbawienie, czy nie. Dlatego Bóg to zabezpieczył ponad wszelką wątpliwość. Mogę starać się o nagrody wieczności, bo wiem, że nic z tego, co w skarbach w niebie uzbieram, mi nie przepadnie. To nie jest takie właśnie przez ludzi tego świata rozumiane, że oni tutaj nie dopełnią jakiegoś sakramentu, niestety przepadło. Nie. Słowo Boże mówi wyraźnie, zbawienie jest pewne, niezależne od uczynków, na podstawie doskonałej ofiary Chrystusa mam pewność zbawienia. I dlatego mogę dbać o to, co w wieczności uzbieram, bo każda rzecz, którą uzbieram w skarbie w niebie, nie przepadnie. Nie przepadnie. I kolejne miejsce to jest miejsce z Mateusza 10:41. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Tu już widzimy, że w nauczaniu Pana Jezusa także jest to wyraźnie podkreślone, że jest zapłata, którą otrzymamy w wieczności, w zależności od tego, w jaki sposób tu na ziemi sprawujemy swoje zbawienie. Zbawienie jest darem, jest nieutracalne, życie wieczne w Chrystusie Jezusie jest pewne, niezależnie od uczynków, ale teraz na tym fundamencie Chrystusa, jak kto buduje, to jest potem tego skutkiem to, co będzie w wieczności przez całą wieczność wynagrodzone. Otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Czy chcemy otrzymać zapłatę sprawiedliwego? Jestem pewien, że każdy chciałby otrzymać zapłatę sprawiedliwego. Chcesz otrzymać zapłatę proroka? Jest tutaj reguła. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. Przypowieści 4:9 pokazują nam, że to nie jest jakaś nowa rzecz, znana tylko w Nowym Testamencie. Ta reguła jest już zasygnalizowana także na podstawie pism hebrajskich. I przypowieści, rozdział 4, werset 9, mówi, że mądrość włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. Więc tu widzimy wyraźnie, że początek mądrości jest taki, nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością, włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą mądrością. Oczywiście tutaj nawiązuje to do tego, co Pan powiedział, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Do poznania prawdy, czyli do mądrości Bożej. Mądrość Boża jest zależna od bojaźni Bożej. Czy w sercu mamy właściwą relację z Bogiem, jako tym, przed którym mamy czuć należny mu respekt? 1 Koryntian 9:25 to kolejne miejsce, które nam daje świadectwo na ten temat, na temat tego większego magnesu. 1 Koryntian 9:25. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nieznikomy. Mieliśmy i co jakiś czas mamy
echa, które nas dochodzą, różnych zawodów sportowych. I widzimy tam zmagania sportowców. Niektórzy wierzący nawet to oglądają i komentują. Natomiast co do zasady, Paweł tutaj wskazuje, że możemy również i z tego wyciągnąć lekcję. Taki zawodnik, aby osiągnąć rezultaty, od wszystkiego się wstrzymuje. Ja akurat chodzę dosyć często na basen i tam spotykam się z takim wojownikiem, tak się to nazywa niestety, wojownik zapasów, i on, właśnie z nim kiedyś rozmawiałem w kontekście tego wersetu, żeby go lepiej zrozumieć, i on mi opisał, co on musi zrobić, żeby osiągnąć rezultaty, żeby na ringu w dniu walki to wyszło. To naprawdę jest asceza, którą jako chrześcijanie możemy dla siebie wziąć jako wzór. Od wszystkiego się wstrzymuje. Wszystko, co nas powstrzymuje od gromadzenia skarbów w niebie, powinno być przez nas co najmniej ograniczone do minimum. Tak jak szarańcza odbija się od ziemi tylko po to, żeby się z powrotem wznieść w powietrze, tak samo te ziemskie rzeczy powinny mieć kontakt z nami jak najkrócej. Od wszystkiego się wstrzymuje. Dlaczego? Bo nasz wieniec jest nieznikomy. On nie zniknie. On będzie na całą wieczność z nami. Będziemy mieli zapłatę od Chrystusa. Dlatego, że On tak postanowił, że taki magnes dla nas przygotował. I 2 Tymoteusza 4,8. A teraz, to pisze Paweł, oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Specjalnie wróciłem do tego miejsca, bo tu widzimy wyraźnie nastawienie serca. I kolejną rzecz, będziemy ocenieni przez sędzię sprawiedliwego. Można by powiedzieć, że jest to dziwne, bo przecież każdy z nas jest zaprzedany grzechowi. To jak to tak? Będziemy dostawać nagrody? To nie jest to dziwne? No właśnie jest dziwność tego Bożego rozrządzenia, dlatego ludzie tego świata tego nie rozumieją. A my jako wierzący powinniśmy to rozumieć, że wszystkie nasze grzechy zostały włożone na Pana Jezusa w 3 godzinach ciemności i kwestia grzechu, jeśli chodzi o wierzącego, nie ma już żadnych roszczeń wobec wierzącego. Wszystkie grzechy zostały od nas oddalone jak wschód od zachodu. Więc nawet jeśli nasz styl życia jako wierzącego odbiega od ideału biblijnego, to przecież Bóg przed założeniem świata już o tym wiedział. I wybrał nas przed założeniem świata, znając wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek w przyszłej wieczności będą popełnione w tym świecie. I On to doskonale wiedział i tak przygotował tego doskonałego baranka, żeby ten doskonały baranek zakrył te wszystkie grzechy. Jego krew to wszystko zakryła. I dlatego możemy być pewni, że kwestia grzechu w ogóle nie jest już tematem. Natomiast wszystkie owoce Bóg postanowił zaliczyć na nasze dobro. Dlatego jest to taki magnes. Nic z tego, co dobrego dla Pana zrobimy na tej ziemi, nie przepadnie. Wszystko będzie jak najbardziej przez Pana wykorzystane ku temu, żeby nas wynagrodzić. I Jakuba 1,12 także jest takim miejscem. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Więc widzimy, nie tylko miłowanie przyjścia Pana jest nagrodzone, ale miłowanie Boga jest przez Boga wynagrodzone. To jest dziwne, że istnieją wierzący, którzy nie miłują Boga. Ale ci, którzy miłują Boga, ci dostaną za to nagrodę, wieniec życia.
wieniec żywota. 1 Piotra 5:4 z kolei pokazuje, że opieka nad innymi wierzącymi będzie wynagrodzona. I czy to ty jako matka czy ojciec troszczysz się o swoje dzieci, które uwierzyły w Pana Jezusa albo są na drodze, żeby uwierzyć w Pana Jezusa, czy też bracia stający w różnych rolach, nie tylko za kazalnicą, ale mający wpływ w czasie na przykład rozmów, w czasie przerwy, czy też przez swoje świadectwo życia jako zwyczajnie uczciwy pracownik, który nie przynosi hańby imieniu Chrystusa, jest przez wzór dla trzody takim wskaźnikiem, pewnego rodzaju pasterską służbę przez to się wykonuje. Czy jako wierna Bogu siostra, czy wierna Bogu osoba, czy wierny Bogu brat. I tutaj 1 Piotra 5:4 oczywiście w pierwszej kolejności kierowany był do starszych, ale ta zasada dotyczy przywileju dla każdego wierzącego. Gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Dlatego nie jest obojętne, jak w codziennym życiu się zachowujemy. Dzieci wobec rodziców, rodzice wobec dzieci, sąsiedzi wobec sąsiadów. To wszystko są rzeczy, które otrzymają niezwiędłą koronę chwały, jeśli są czynione na wzór Chrystusa. 1 Tesaloniczan 2:19. To jest kolejne miejsce. I tutaj Paweł wskazuje znowu na podobną naukę. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana, naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Czyli widzimy, Paweł apostoł umiejscawia, kiedy te chwały, te nagrody będą przyznane wierzącym w chwili Jego przyjścia. Ale także jest powiedziane, że wierzący, na których nasze życie odbije swoją pieczęć, czy to przez głoszenie im Ewangelii, czy też w inny sposób, to jest tak, że oni są nadzieją albo radością, albo koroną chwały. Jest to znowu podstawa do przyszłej wiecznej nagrody. Przyszła wieczna nagroda dla wierzącego. I ostatnie miejsce, które chciałbym, bo już czas się kończy, Filipian 4:1. I myślę, że to może być jako nasza puenta. Przeto bracia moi, umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Widzimy, że apostoł Paweł tutaj znowu tych braci nazywa koroną. To, jaki efekt dla Pana na tej ziemi, czy miłując Jego przyjście, czy miłując Boga, czy miłując braci, osiągniemy, czy realizując nasze obowiązki zawodowe, czy chrześcijańskie, to te wszystkie rzeczy przez Boga nie są przeaczane. One są doceniane i gromadzą skarb w niebie dla wierzącego. Oby ten magnes nas mocniej przyciągał niż nasze naturalne, wynikające ze starej natury, zaprzedanie grzechowi. Bo tak jak mówiłem, silniejszy magnes może odciągnąć od słabszego magnesu. A to w naszym sercu rozstrzygamy, które przyciąganie uważamy za silniejsze.